Nazywam się siostra Anna Łukasińska, jestem salezjanką, pracuję na misjach, konkretnie na Kubie. Bolkowa w województwie dolnośląskim i w diecezji świdnickiej. W mieście Manzanillo, to jest na wschodzie wyspy, w diecezji Bayamo Manzanillo. Jest to duże miasto portowe, 100-tysięczne. Kuba jest moim pierwszym, jak dotychczas jedynym krajem, w którym rozpoczęłam pracę i będę ją kontynuować. Są momenty, gdzie człowiek tęskni za czymś, za smakiem jedzenia, za ojczystym językiem, za jakimś zwyczajem, do którego przywykł. Są takie momenty. Można kupić 25 małych bułek, albo jedno jabłko, albo 1 kg mąki. Myślę, że to trudny temat, ale mówiąc w trzech słowach, to będzie radość, ubóstwo i nadzieja. Praca na co dzień na Kubie bardziej zamyka się w słowie obecność. Obecność wśród ludzi cierpiących, zniszczonych. Spotkania z tymi ludźmi w mieście, na wioskach. Ja prowadzę katechezę dla trzech grup dzieci, trzech grup młodzieży. Mam katechezę dla osób dorosłych. Prowadzę również formacje dla studentów medycyny i spotkania w grupie młodzieżowej. Oprócz tego także mam oratorium, sobotnie oratorium dla dzieci z ulicy i pomagam w parafii przy różnych okazjach w organizacji liturgii i świąt. Lokalny język to po prostu hiszpański. Cała Ameryka Łacińska mówi jednym językiem, więc jest o tyle łatwiej. Wiadomo, że Kubańczycy mają swoje narzuty, ale zostaniemy może przy Zdrowaś Maryjo. Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Mnie się marzy na Kubie duże centrum formacyjno-ewangelizacyjne dla dzieci, dla młodzieży. Oratorium w stylu księdza Bosco, ale tak jest właśnie z możliwością rozwoju dla człowieka i dla człowieka wiary. O owocach może trudno jest mówić, bo na Kubie trzeba mieć wiele cierpliwości do siebie samego, do ludzi, którym odebrano prawo myślenia o tym, że Pan Bóg istnieje i prawo wyboru i myślenia o sobie. Natomiast z takich cudów mogę opowiedzieć wydarzenie z katechezy. Dziewczynka, która widziała film o rozmnażaniu chleba przez Pana Jezusa, zapytała mnie na końcu tego filmu, czy ten Pan Jezus mógłby kiedyś do nas przyjść. Ja zrozumiałam jej pytanie, ponieważ była głodna, więc rozdałam ciastka dzieciom po katechezie i ona się przytuliła, powiedziała: dziękuję, wierzę, że Pan Jezus siostrę przysłał. Kolejnym cudem myślę, że będzie ocalone życie jednej małej dziewczynki po rozmowie z jej mamą, 15-letnią dziewczyną, która chciała usunąć dziecko, bo aborcja na Kubie jest dozwolona i jest darmowa dla wszystkich, więc dziewczyna 15-letnia po rozmowach z nami, po modlitwie zdecydowała się urodzić dziecko i dziś jest szczęśliwą mamą małej Anetki i to jest dla nas cud ocalenia życia. Najpierw za siebie. Bardzo proszę o modlitwę za siebie. Pierwszym motywem mojej modlitwy jest zawsze ocalić wiarę w sobie i bardzo proszę, żebym umiała być tam świadkiem wiary i miłości wśród tych ludzi. Proszę też o modlitwę za młodzież kubańską, by miała marzenia, by oprócz marzeń o ucieczce z wyspy chciała też zostać tam i zmieniać swój kraj od wewnątrz. Na pewno dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy otaczają mnie troską, modlitwą, dobrym słowem, którzy też wspierają misję swoimi ofiarami, cierpieniem, ofiarami pieniężnymi. Jest nam potrzebna wasza obecność.
My służymy tam na miejscu, ale bez zaplecza, bez świadomości, że ktoś nas wspiera, byłoby to bardzo trudne. Dziękuję wszystkim i bardzo proszę o wsparcie modlitewne i też finansowe, jeśli ktoś na takie może sobie pozwolić.